Hej, hej, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na lajwiku. W ten sobotni wieczór. Cześć, Lawrence. Dzięki bardzo za sól. Na dobry początek. Cześć, Kitty. Cześć, Michu. Cześć, Rajana. Cześć, Mariusz. Hej, Kevincio. Fuller, rozciąganko. Dziękuję bardzo. Cześć, Row Pristine. No matko, się rzucili na te nagrody? Nie wiem. Co tam u was słychać? Jak wam sobota mija dzisiaj? Woda od Kitty, twoje zdrówko. I co tam jeszcze? Machanko dla mnicha. Proszę bardzo. Tyk, 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 tyk. Ja standardowo leżałam cały dzień. O! Też bym sobie poleżała. Znaczy, w sumie to leżałam pół dnia, ale... ale nie pogardziłabym całym dniem. Prawie jak Black Friday, tylko że to sobota u Ani. Cześć, Alexa. Trochę nachta sobota, ale stabilnie. O. Sobota minęła mi dziwnie, bo dzisiaj obiad mi nie wyszedł z powodu zepsutej końcówki od blendera i skończyło się na innym obiedzie na dwa dni. Ojej. To jaki miałeś zamiar zrobić obiad, a jaki wyszedł? Jestem ciekawa. Dzisiaj bardzo fajnie, aczkolwiek jestem w stanie takim upojenia lekkiego i jest ciężko, lekko, ale daję radę, matko. Kitty, trzymaj się. No i bałem się przejść. O, cześć, Aniu. Co słychać? I tam przeprowadzka, obejrzałem wszystkie let's play'e z Kenny. Chcę więcej let's play'ów też. O matko. Przeprowadzka jakby idzie do przodu, ale powoli, więc to jeszcze trochę potrwa. Ale dzisiaj kupowałam, znaczy no kupowałam, no w sumie załatwiałam sprzęty do domu. Tylko spora część jest na zamówienie, więc musimy odebrać to w przyszłym tygodniu. Jest z takich rzeczy, które udało mi się dzisiaj kupić tak faktycznie, że dotarły one do domu, to mam suszarkę na ciuchy i co jeszcze? I czajnik elektryczny. A let's play'e będą w przyszłym tygodniu. Będzie kolejna seria. Tylko jeszcze nie wiem do końca kiedy. Dam wam znać wcześniej, bo będzie znowu premiera na pierwszy odcinek. Tak jak to było w przypadku Kenny na początku. Miały być naleśniki, a wyszedł zabijaniec z mięsa mielonego i czerwoną fasolą. O, no to też spoko. Czytałem dzisiaj o 13:00, pomagałem rodzinie w porządkach i w kuchni. O, fajnie. Mam te dni, więc średnio, jeśli chodzi o humor, ale mam przekąski, więc jakoś dajemy radę. O, zatrzymam kciuki, Alexa, żeby szybko i bezboleśnie poszło. Ja mam właśnie końcówkę tych dni, także jestem już prawie wolna. Wiadro herbaty owocowej, resztę chiperków można oglądać. Smacznego! Cały czas chce mi się spać, mnie też. A mnie jeszcze dodatkowo brze pogoda, a dzisiaj wstałam super wcześnie, w ogóle nie mogłam spać północy. Obudziłam się dzisiaj, uwaga, 5:50. Normalnie to jest dla mnie środek nocy. Ja wiem, że niektórzy wstają o tej porze do pracy, ale to jest dla mnie środek nocy. Ja normalnie o tej porze nie wstaję. No i nie mogłam zasnąć, więc pokręciłam się w łóżku i potem wstałam. Więc jak wróciłam ze sklepów, to padłam i musiałam się przespać, bo bym na live była nieżywa. Cześć, plecelku. Cześć, Ernest. Pralkę mamy, telewizora jeszcze nie. Ale telewizor jest trochę dalszym priorytetem. Ostatnie kupowanie przez internet utonę w paczkach ostatnio. O. I weszłam na wagę i się tak załamałam, że muszę trochę bardziej ekstremalnie dietę na trochę. No, tylko żebyś nie przesadziła właśnie, nie? Aniu, że
powoli. Próbowałam dzisiaj nagrać sample Oksjan, ale wyszło nie za dobrze, więc odłożę to na niedzielę. O. Ale to, jak się prześpisz z tym, to może będzie lepiej. Dlaczego kobiety muszą tak cierpieć? No, niestety. Mężczyźni też powinni pocierpieć. Jakieś równouprawnienie, nie? Jak dla czym czas, bo jeszcze 5 dni w pracy, piątek urlopik. No. No, 5:50 to nieludzka pora, zgadzam się. Miałem problemy ze snem, ale nie udało mi się też zdrzemnąć tego dnia. No. No. Problemy ze snem to najgorzej. Bo potem strasznie ciężko wrócić do takiego normalnego rytmu funkcjonowania. Ale za to mój kot dzisiaj do mnie przyszedł. Artemis spał ze mną całą popołudniową drzemkę. Było fajnie. A on rzadko przychodzi, także to jest święto, jak przyjdzie. No właśnie, nie pamiętam, co robiliśmy Ashiną, jak zwykle, bo tak dawno graliśmy, że nie pamiętam. Ale zaraz się przypomni chyba. Ja odliczam dni do 14 sierpnia, bo mam biwak, a potem wyjazdy do Lublina i Złocieńca. O, fajnie. Ja mam 14 sierpnia dowóz biurka do domu. Skaczę ze spania 80 godzin do spania na 3-4. Ojeju. Masakra. Luna chyba zapomniała o wczorajszych stresach. O, no to dobrze. Dobrze, że kotki mają krótką pamięć. Przynajmniej do niektórych rzeczy. Dobra, gdzie żeśmy skończyli? W tym bathhouse? Aha, bo żeśmy byli w tej drodze donikąd. Tam była ta chatka, ten cały koleś i Kubi tam był. I chyba wylądowaliśmy w tym bathhouse faktycznie. Dla mnie 14 sierpnia będzie poniedziałek. Ostatnio to Tena nam przecięli, a my wylądowaliśmy w jakimś, jak to się nazywało, czyśćcu. O, właśnie. No właśnie, zamordowali nam Tenę. Jak my się teraz pozbieramy. Jak my się pozbieramy. Co to jest? Towels. Nie mogę nic z tym zrobić. Okay. Nie możesz wziąć sobie ręczniczka, żebyś weszła do wielkiej wanny. To jest ta płacząca kobieta. To było też w My Big Sister. Tutaj ta czarownica właśnie siedziała w tej wannie. Coś tu się da zrobić w ogóle? Buckets. Hej! Wiaderko! Okej, okay. Zabraliśmy stare wiaderko. Może na pół i zrobiła ameno, a my chyba mamy szansę to odwrócić, czy jakoś tak. No, chyba tak. Tak to grałam trochę w Minecraft i jeszcze trochę planuję zagrać, bo w miarę udało mi się kierunki ustalić. Niektórych rzeczy jeszcze nie zbudowałam, ale najważniejsze, że zdecydowałam się na wzór magazynu. O, no to super. Trochę będę zmieniać później, bo materiały, że nie mam dużego wyboru. No tak, wiadomo, na samym początku jest trochę ciężko, ale fajnie. Też bym sobie pograła w Minecraft. Mam nadzieję, że już niedługo. Trochę wrócę. Aha, jest dziura tam w ogóle. Ale to pod wiaderkiem? Czy w wiaderku? Nie, no chyba w wiaderku. Nie potrzebuję innego. Aha, bo mamy czerwoną wstążkę, która się zawiązała sama z siebie. Jakby było tłumaczenie polskie tej gry, to pewnie by przetłumaczyli to jako czerwony łuk. Założę się. Aha, może będę mogła to naprawić. No dobrze. Będziemy naprawiać wiadro. O nie, nie można przejść. Musi być jakiś sposób, żeby to otworzyć. Widzę
nie wiem co to jest, latch through the gap in the door, przez jakąś szczelinę w drzwiach. Właśnie a propos MCC, skończyłam maksować jakieś minigierki i zdecydowałam, że robię dłuższą przerwę od tej gry. Moje Simsy stygną Shadow Tear. No, rozumiem. Ja w sumie też przerwałam granie w Shadow Tear. Chciałam to pocisnąć i jakoś tak, nie wiem, w pewnym momencie się przełączyłam na coś innego i umarło. Było w jakiejś grze hopa, pamiętam. No, czerwony łuk brzmi jak unikalna broń. Jestem zawsze w Achinie, mówię. No, Achinie. No w escape roomy się nie bawimy otwierać. No właśnie, co to ma być? Musi być coś, czym będę mogła to jakby podważyć chyba. Wstążką? Wiadrem? Nie za bardzo. No to ja tu nie mam za wielu opcji. Aha, tu można zejść. Flowing water. Jest tu woda, która jakby wypływa z wodospadu. Mogłabym tu coś napełnić. Być może wiadro. No tak, tylko że my mamy to wiadro z dziurą. Water is going straight through the hole in the bottom of the bucket. No. Muszę to czymś załatać. No ale czym? Drain. Co to jest? Tam jest jakiś kijek złapany w kratki. Motylem? Nie, dobry Twitch. Ja dopiero Shadow muszę w ogóle zacząć, bo jeszcze tej części nie tknąłem, ale tak jak wszyscy u mnie w domu, z domu wyjadę, bo chcę mieć do tej gry spokój. No, rozumiem. Shadow, przechodzisz na 100%. Pamiętam, że kiedyś na live'ach robiłaś maksowanie Rise, tylko nie pamiętam, czy przeszłaś do końca. Nie, tego Rise'a nie wymaksowałam ostatecznie, a Shadow raczej nie będę na 100%. Myślę, że będę się starała zrobić sobie jak najwięcej z tej gry, bo no, gra się w to mi o wiele przyjemniej na PC-cie niż na PlayStation. Jest wygodniej. No ale to jak wyjdzie, jakby nie mam parcia takiego, żeby to koniecznie czy to skończyć, czy wymaksować. Zobaczymy jak wyjdzie po prostu. Tak, drain odpływ. Rację. Cześć Kalin, dobry wieczór. This may come in handy. Może się przydać. Okej, mamy kijek. No w tym drugim. Nie ma tu nic. Typowe. Typowe! No to w takim razie może będę mogła to podnieść, co to ona tu chciała podnieść. Być może będę mogła użyć tego, żeby podnieść, nie wiem, może to jest zasuwka jakaś, lacz. Chcę wymaksować, bo poprzednie dwie miałem 100%, a lubię wszystkie znajdźki porobić. No, rozumiem. Mnie się nigdy nie chciało, bo aż tak te TR-y nie robiły na mnie wrażenia. Aczkolwiek chciałabym sobie wrócić do TR 2013 i trochę się zastanawiam, czy by właśnie albo nie nagrać z tego serii, bo w sumie nie nagrywałam takiej pełnej serii, bo się zbuntowałam. Powiedziałam, że nie będę nagrywać. Ale teraz trochę mi się chce grać, więc w sumie albo można by było tak zrobić, albo zrobić jakieś live'y z tego. Nie wiem, jeszcze pomyśleć. Więcej cycków i tyłków Lary dla mnie, boż. Złamie się na pół na bank. Nie mogę i nie potrzebuję tego więcej. Okej. Otworzyła, spoko. No, to prawda, Lawrence. Jeszcze zwłaszcza, że kiedyś jakby ten 2013 nie chodził mi na full detalach z tymi super włosami Lary, Tresy Fixem czy coś tam. Pamiętam, że była tam taka opcja super włosów i w końcu nigdy tego nie zobaczyłam, bo miałam za słaby komputer na to, żeby włączyć te wszystkie opcje na maksa.
Więc mogłabym sobie teraz pograć z na full detalach. Krowowce tam są dla dzieci. No cóż. No to w Shadow chyba jest trochę lepiej pod tym względem. Dobra, tu jest jakaś... Tu jest recepcja. A tutaj... No matko. Nie, tutaj nie wiadomo. Nic nie ma. Dining room. Nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, może najpierw tu. Myślałam, że z naszym szczęściem się złamie. Trochę tak ciężko uwierzyć, że gałązka podwadziła. Zamek. No, w sumie. Ja bym chętnie zobaczył serię albo Leicester 2013 i Rise, bo w sumie tylko tych dwóch części brakuje, żeby mieć komplet przygód Lary. No, w sumie racja, bo Rise też nie nagrywałam. Tylko nagrywałam first looki z tego. Nie pełna serię. W sumie można by było pomyśleć. Shadow to był też nagrywany w sumie bardziej na live'ach. Cooking pot. Jest pusty garnek. O, mam zamówione garnki. Jej. Będę mogła gotować w domu. Jeszcze nie mam patelni i noży, ale gotować już można. I mam zapas ryżu, więc mogę gotować ryż. Jest coś w tym garnku. Chochla! Chochli też nie mam. O nie, trzymamy kciuki, Aleksa. Zacznij na dziś tematycznie do Ani zamówień, tak? Żebym zobaczyła, ale najpierw muszę jakieś wcześniejsze obejrzeć, bo jest nie mogłam zabrać. No, rozumiem, Aniu. Uwielbiam ryż, ja też. Ja też. Kocham ryż i makaron. Aha, ona tego nie potrzebuje, ale nadal to otrzyma w ekwipunku. Long source paddle. Dobra, nie jestem pewna, po co mi to jeszcze, ale zobaczymy. To jest kolejny save point. Dzisiaj jadłam ryż. O. Z makaronów to miłością darzę ostatnio udon. O. A tylko to... Znaczy no, jadłam w sumie tylko w restauracjach. Sama nie gotowałam. Też. O. Proszę. Ja mówię zawsze, że mogłam się urodzić Włoszką, bo pasuje z tymi makaronami. Tu jest jakaś kuchnia. Czy coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Chodźmy do tej kuchni. Oho. Ktoś jest. No tutaj chyba właśnie kiedyś My Big Sister też był. Ale nie wiem, czy to ta sama osoba, bo to był jakiś kucharz. Ostatnio przerzuciłam się na makaron pełnoziarnisty i nawet nie jest zły, ale inaczej smakuje niż zwykłe. O, ja chyba nie jadłam. Ryż z karkówką, z ogórkiem konserwowym. No, nie lubię karkówki, ale smacznego. Złączy miłość do spaghetti, to wiem, nie od dziś, tak? Toru, tak? W czym mogę pomóc? Co to za miejsce? To jest moja kuchnia. Nie pozwalam wchodzić tu gościom, zwłaszcza dzieciom. Nie jestem dzieckiem. Przepraszam, wyglądasz na bardzo małą. W porządku. Ale tak naprawdę, co to jest za miejsce? Myślę, że zrobię sobie jeszcze raz spaghetti, zanim przejdę na dietę. Po prostu tak myślę, że długo będę musiała się obyć bez mojego ulubionego jedzenia, co zjem. No, to jest niestety ból przy takich rzeczach. Co też taka jestem, bo spaghetti to mój pierwszy wybór, jeśli chodzi o jedzenie. O. To jest łaźnia Ashiny. Okej. Okay. Łaźnia Ashiny jest nazwana po mnie. Więc to ty jesteś Ashina. Nie wyglądasz na tak potężną, jak głosiły plotki. Kto tak mówi? Nasz inwestor
Yoko Nakagami. Yoko! Co ona chce ode mnie i w związku z tą łaźnią? Nie mogę powiedzieć na pewno, przykro mi. Okej. Okay. Zawsze można sobie zrobić po prostu mniejsze ilości spaghetti, a zjeść teraz na jakiś czas. Tylko rozumiem, że to może być trudne, bo jak się bardzo kocha takie jedzenie, to nie wiem, mnie się ciężko powstrzymać i czasem zjem za dużo i się źle czuję, nie? Ale jakby... No. Kim jesteś? Jestem Toru. Jestem szefem kuchni. A o co chodzi z tą kuchnią w jadalni? W ogóle odwróciła się do niego dupą, nie? I gada z nim dupą. Oficjalnie nie jest otwarta. Muszę przygotować jakby rzeczy. Idźmy do tej łaźni, bo to się źle dla nas skończy. Zaraz Yoko wyskoczy. Ja myślę, że i tak to się źle skończy. Cel. Najpierw cel to 10 kilo, a potem można się już uspokoić. Okej. Okay. Ma go w tyłku, więc gada do niego tyłkiem. Technicznie nie powinnaś tu być. Zauważyłam inną kuchnię w jadalni. No to przecież już powiedziałaś o tym. Proszę, nie dotykaj niczego tam, zwłaszcza garnków. No to już dotknęliśmy. Ktoś zniszczył... Jezus. Mój dobry garnek? Nie wiem, kukuer, nie wiem co to jest. Poprzez mieszanie jakichś dziwnych chemikalii w nim. Okej. Okay. Przypomniał mi się ten prehistoryczny mem o różowej dupie. O matko. Co jest w menu? To jest specjalny rodzaj restauracji. Serwujemy tutaj tylko wyjątkowe jedzenie. Czy takie, no, jedyne w swoim rodzaju. I co to jest? Obawiam się, że nie mogę powiedzieć. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie powinienem jakby mówić o składnikach, zanim ich nie użyję w gotowaniu. Ha? Cokolwiek. I my jesteśmy tym jedzeniem. No właśnie, ja się obawiam. Zresztą to jest nasza łaźnia, więc nie powinien nas zażrać. No, chemikalia. Tak. Może stupid concoction used to repair holes between the tiles. Aha, ktoś chyba używał tych chemikaliów, żeby naprawić dziury pomiędzy płytkami. Jest wodoodporny, więc niesamowicie ciężko jakby usunąć to z tego garnka. Co to za chemikalia? Nie znam ich właściwych nazw, ale wiem, że jakby przychodzą w kolorowych butelkach. Czekamy, aż nas zjedzą. Niebieska, czerwona i zielona. O, dobry wieczór, szpilki i olki. Co tam słychować? Okej, okay, no to nie wiem, chyba będziemy potrzebować tych chemikaliów, skoro nam powiedział. Dobra, musimy iść. Do widzenia, do widzenia. Są jakieś ryby zdechłe. Może będziemy łatać dziurę w garnku. Wygląda jak... Boże, zamrażarka? Pokój zamrażający.
Zamrażający. W ogóle tam wygląda, jakby siedział nasz kumpel w tej zamrażarce. Czy to jest Tanto? Tanto, obudź się! To ja, aż! A niech to. Drzwi są zamknięte. Jak mam się do tego dostać? Muszę znaleźć klucz. A nie możesz zapytać tego kolesia? Pogadaj do niego dupą znowu. Tak, w czym mogę pomóc? Muszę się dostać do zamrażarki. Poza tym, że Twitch odwala maniany i umiera czasami wszystko, to spoko. To nie. Zamówiłam sobie nowy telefon w końcu. O, a jaki? Zbalansowana dieta to taka, która jest bogata w wartościowe składniki odżywcze. Poza tym, jeśli chcemy dostać efekty diety, to nie mamy się głodzić, tylko odpowiednio jeść 5 mniejszych porcji w ciągu dnia zamiast 3 i trochę ruchu do tego powinno być lepiej. Masakra. Ja się kompletnie nie znam na dietach. Mam klucz, ale nie dam ci go. Ale nie. Boże, I will not give it up under any... Aha, nie oddam go pod żadnym pozorem. Proszę, mój przyjaciel tam jest. I'm under strict orders. Jakby... Ktoś mu nakazał, żeby ona, ta zamrażarka była zamknięta. Też się nie znam, moja siostra jest dietetykiem, to ona wie, a chyba, że tak. Błagam cię, proszę wypuść go. Pod jednym warunkiem. Cokolwiek. Potrzebuję specjalnych składników na dzisiejszą jakby kolację taką otwierającą. Jakich składników? Człowieka! No tak. Ja się uczyłam o tym w szkole przez 4 lata, jakbym nie wiedziała nic, to by moja nauczycielska z zagrobu mnie nawiedzała. Znaczy jeszcze żyje, ale tak pewnie by był. Jest. Aleksa. Czemu ty nazywasz go przyjacielem, jak bardzo cię w trąbę robi? ona jest masochistką chyba. Aha. Człowiek? Co? Wszystko, co mogę zrobić. Musi być jakieś inne wyjście. Podejmuję okropne ryzyko, robiąc to. Moja siostra i ja jesteśmy jedynymi ludźmi w tym świecie. Poświęcenie za poświęcenie. Jakby mówię, zostawmy go tam, czemu nikt nie słucha. Ona jeszcze gotowa jest się poświęcić i wskoczyć do tego garnka, nie? Żeby ten mógł tam wyjść stamtąd. No, rozumiem, Aniu. To chyba jest mega ciężkie. Nie, sama nie wiem, czy umiałabym się trzymać diety. Zwłaszcza jak lubię jakieś konkretne rzeczy, jakieś potrawy. Nie? To jest trudne. Nic szałowego, średnia półka. Opporeno 7. Bo matko. W ogóle nie kojarzę takiego telefonu. Ale gratulacje. Szpilki, Jolki. Fajnie. Nowe telefony, zawsze spoko. O, kocie uszka. Kocie uszka. O. Nie mogę tego zrobić. Więc nie mogę ci pomóc. Przykro mi. Dobra, idę stąd. Przynajmniej się opamiętała i nie tam. Nie dała się wsadzić do garnka. Może znajdziemy innego człowieka, który się da. Backdoor. Co tutaj jest? O, zielone chemikalia. No cóż za niespodzianka. Już wiedziałam, że będziemy szukać tych chemikaliów. Aha, nic z tym nie mogę zrobić. No dobrze, wychodzimy. Tutaj nie mieliśmy nic ruszać, ale coś tam ruszyliśmy, nieważne. A zaraz.
jedną rzecz, bo też są takie pudełka. Mogę ich przeszukać. Nie, myślałam. Była jeszcze w gimnazjum, wymawiała sobie, że dużo za dużo waży, przeszła na dietę wegańską i potem była tak chuda, że wyglądała, jakby miała anoreksję. No, a niestety czasami ludzie przesadzają z tymi dietami. Ponoć, poza tym anoreksja to jest, no, też niestety bardziej choroba umysłu, bo człowiekowi się wydaje, że jest za gruby, podczas gdy może nie być gruby wcale. Nie, nie mieć nadwagi w sensie bardziej grubym. To bardziej chodzi o nadwagę, nie? Ponoć chwalą mój brat. Ma moją bratową recenzję. Też były w miarę dobre opinie też, ale to jedyny, który był dostępny w tej cenie, jaką mogłam przeznaczyć na telefon, który ma wejście na słuchawki. A, rozumiem. No, no to fajnie. Dieta powinna zawsze być skonsultowana z lekarzem. Ostatnio jakaś kobieta zmarła, co się żywiła samymi owocami, czy coś takiego. Ojej, masakra. Cześć, że co? Hejka. Po długiej walce z Twitchem. Matko, wszyscy dzisiaj walczą z tym Twitchem. Ja nie wiem, co się dzieje. Jakiś taki zły dzień. Widzę. A nie mieliśmy tutaj jakiegoś... Nie możemy tu wejść na przykład? Nie. Aha, bo tu są drzwi. Shower room tu jest jeszcze, no wiedziałam. A cóż to? Notatka. Czas jest cenną rzeczą, ale nigdy nie jest go wystarczająco dużo? Nie wiem. Cześć, Team Koza! Miałam znajomą, która... Ojej. Która przeszła na dietę 1000 kalorii, było to serio niebezpieczne. Ona ważyła około 55 kilo, więc serio nie ma co przesadzać. Wszyscy jesteśmy piękni, pamiętajcie, a diety wymyślone bez odpowiednich badań czy konsultacji może prowadzić do chorób. No, to prawda. Jak raz wyjątkowo Twitch działa. Ja kiedyś w gimbazie się głodziłem z lekka i nie jadłem po 17 i potem mi przeszło i całe szczęście, bo był moment, że groziła mi niedowaga. O, masakra. Mnie też Twitch działa. Potwierdzam, to problem mózgu. No, niestety. Cześć, Espaniolek. Sama się mierzę z konsekwencjami tego. Mam problemy z odżywieniem się, mimo że serio po mnie nie widać, więc serio dbajcie o siebie. Tak, to bardzo dobre przesłanie. Więc... Czy, słuchajmy się Aleksy. Tak, zdecydowanie. Aleksa, mądra kobieta. When the clock stops and the... O Boże, kiedy zegar się zatrzyma i ptak zacznie śpiewać, drzwi się otworzą. I będzie leżał klucz, którego pragniemy najbardziej. Do zatopionych statków, samolotów i marzeń. Co? Jakieś głupoty. Nie wiem, o co się chodzi. Włącz tryb zasysanie i zasysam, by nie powiedzieć bardziej. Na diecie byłam rok, bo tyle mi zajęło łącznie zejście o 16 kilo. Ale już pod koniec pozwalałam sobie na to nieco, rzeczy, których wcześniej absolutnie nie jadłam, bo stwierdziłam, że mogę przesadzić z odchudzaniem. No i w sumie bardzo dobrze. Uważam, że za super mądrą słupkę. Ojej, dziękuję, Aleksa. like placing your heart in a pot of water, being careful not to spill. O Boże. Jeszcze tutaj o coś o kładzeniu serca w garnek, w którym jest woda i uważać trzeba, żeby nie wylać. As the beats fade and darkness consume your eyes. Świetnie. Jeszcze ciemność zeżre moje oczy. W ogóle nie rozumiem tej notatki. Only then can time truly cease, as for it must surely die. Coś o umieraniu. Jakiś poemat. Zastanawiam się, czy on coś oznacza. No. Na pewno coś oznacza.
O, locker empty. Czemu jest? No jest od razu zaznaczone, że jest empty. To jest, o, locker toru. Chciałam napisać o mojej diecie, ale mi skasowało. O nie, biedna Rayana. Już miałam jakieś schizy z dietami na początku liceum. Gdzieś wyczytałam, żeby jeść waciki kosmetyczne namoczone w wodzie. Boże! Bo podobno nie chce się po tym jeść, bo zapełniają żołądek na długo. A wydaje mi się, że kiedyś chyba wspominałaś o tym Roplistin. Nie wiem, czy na Discordzie jeszcze moim. Tak robiłam przez jakiś czas, ale krótko i nic się nie stało przez to. Masakra. Straszne, jakie wymyślają rzeczy w internecie. Notatka to miała być, wiesz, głębsza filozofia. Na zasadzie, że jak królik jest głodny, to królik smutny, a jak zje marchewkę, to jest syty szczęśliwy. No ja wiem. Ale nie ogarniam. Aha, nic z tym nie mogę zrobić. Tu jest znowu pusta szafka i pusta szafka. Dirty towels. O nie, one śmierdzą. Widzę coś błyszczącego na dole, ale nie mogę do tego dostać. Możesz tym. Albo chochlom. O, zastanawiam się, czy mogę tego użyć, żeby dostać. Mam to! There goes the ladder. Nie wiem, co to znaczy. Co to jest? Aha, świetnie, kolejne chemikalie. Może nie miałem nigdy problemu z wagą, ale w mózgu mam coś przekręcone, że boję się przybrać wagi. Przez co mam nawyk liczenia kalorii, odmawiam sobie wiele rzeczy przez to, że mimo, że nic dosłownie by się nie stało złego. No, niestety właśnie takie kwestie dobrze by było gdzieś przepracować, najlepiej z psychoterapeutą, bo to może właśnie prowadzić do jakichś przykrych konsekwencji. Ja mam bardziej tak, że ja bardzo lecę z wagi, jeżeli czegoś nie jem, a pamiętam, że w czasach szkoły zwłaszcza stresy zjadały mnie tak mocno, że czasami nie byłam w stanie jeść przez kilka dni i mimo, że się zmuszałam, to jadłam bardzo niewiele i bardzo szybko leciałam z wagi. Musiałam bardzo uważać na to, żeby sobie nie zaszkodzić. No, to nie, zaś mam w drugą stronę. Teraz jem o wiele lepiej. Nawet jak się stresuję, to idzie mi lepiej z jedzeniem niż kiedyś. Więc to... Sakra. Moja waga się często waha przez leki. O. To co moja mama. Moja mama też dosyć mocno leciała na wadze. No. Gorsze jest, jak musisz się zmuszać do jedzenia. No właśnie. Nawet jak coś bardzo lubiłam, jakieś moje ulubione dania jadłam czy coś, to jak się stresowałam, to jak mi się po prostu zatkało, to już nie dałam rady, jakby bardzo ciężko jest wrócić na ten tryb jedzenia takiego normalnego w miarę na bieżąco. I żeby to poczucie głodu też było takie na tyle duże, żebym była w stanie jeść, nie? No. Teraz już też normalnie ważę, plus zwiększył mi się apetyt po rzuceniu palenia, bo fajki też powodowały, że jadłem dużo mniej niż zwykle. O. No proszę. Kolejna rzecz, że fajki są niezdrowe i nie należy palić. Dobra, co ja tu wyciągnę? Aha, te blue chemicals. Dobra. O matko, tam jest tena! Wet towels. Nie mogę nic z tym zrobić. Z tym też nie. Sauna! Jest zamknięta. Cudownie. Jest tam naprawdę mgliście. Czy to jest tena? Ja mam także bardzo dużo się stresuję, to jem bardzo dużo. No, też słyszałam o tym, że ludzie też tak często mają. Ja jak się stresuję, to właśnie nie potrafię jeść. A sporo ludzi też właśnie ma tak, że je dużo. Na kawałkach czy w całości? No właśnie nie wiem. Ja mam także stres, tabletki, brak ruchu, jedzenie fast foodu i z biegiem się zakumulowało. No, rozumiem. Ja mam też taką przemianę materii właśnie o tyle
lepszą, tak mi się wydaje, że po prostu, znaczy no lepszą, no w sensie na tyle szybką, że właśnie ja nie tyję za bardzo, nie? Ale z drugiej strony właśnie jeśli nie jem, no to są konsekwencje dużo mocne. Mocne konsekwencje. Jak nie zjem, to od razu lecę. Machanko, leżę co? Tena, proszę powiedz coś. Co? Aż? Ona wciąż żyje. Tena, spróbuję znaleźć sposób, żeby otworzyć te drzwi. Jest jakaś maska. To już za dziwna maska. Taki szeroki uśmiech. Szczęśliwy. Aha. Sam za to osiągnięcie. Wow. Są kolejne ręczniki. To jest ciekawe. Każdy może tyknąć, więc to jest interesujące. Co z tym zrobić, ale jakby nie mogę się za to zabrać. No, ale... Myślę, że jak nie jest jakaś bardzo duża, no to nie ma sensu się zmuszać, nie? Się pocieszałam fast foodami. O, moja była dziewczyna sporo paliła fajek, a mało jadła, przez co bardzo się martwiłam o nią. Nawet proponowałam jej wyjść do restauracji ze mną, nie chciałam, żeby nie było powtórki jak z moją siostrą. O, współczuję bardzo. Wspominając o papierosach, to aż mi się przypomniał etap, gdy piłam kawę hektolitrami tylko po to, by zmniejszyć głód. Ojeju, nawet nie wiedziałam, że tak się da. Chociaż podobno jak się pije dużo wody, to można też zmniejszyć głód chyba. Tu jest prysznic, z którym nic nie mogę zrobić. Dobra, chyba nic więcej tu nie ma. Tak mi się wydaje. Tutaj chyba nie ma w końcu żadnego przejścia. Tu są te jedne drzwi. Tu jest to bathhouse, a tu jest jeszcze recepcja. Nic oprócz śmieci? Hej, co to jest? No oczywiście. Kolejna chemikalia. Będziemy mogli chyba połączyć tam w tym garnku, o którym on mówił. Bathhouse. Coś da się zrobić. W ogóle takie poważne tematy znowu nam weszły na streama. Kiedy kocie uszka? No właśnie nie wiem. Chyba jakoś niedługo. Albo już przeszły, nie wiem. Tylko, że woda zbija także tłuszcz, jak się robi redukcję wagi, więc nawadnienie powoduje trochę mniejsze łaknienie. A, okej. Okay. Za minutę. O, właśnie. Zaczęłam myśleć, że się cieszę, że mama mi kupiła dzbanek z filtrem, bo woda smakuje lepiej niż prosto z kranu, a ja piję dużej ilości wody. No, jakby filtrowana też jest chyba zdrowsza, nie? A ja też mam dzbanek, fajnie. Jest z dzbankiem. Filozoficzno-sentymentalnie. Kocham wodę, ojej. Jest zamknięte, nie... Jest jakiś, Boże, jakaś kłódka i łańcuch. Matko. Wydaje mi się, że nie ma stąd ucieczki. Nie da się wyjść z tej strony jakby. Dobra, mamy te chemikalia. To wróćmy się do tej jadalni. Jak jest za dużo tłuszczu w organizmie, to woda też spływa i jak się chce podnieść poziom wody w organizmie, to jest ciężko. O matko. Już kompletnie się nie ogarniam w takich tematach wodnych. Ja wiem, że... Znaczy, przynajmniej słyszałam kiedyś, że można chyba umrzeć nawet od przewodnienia. W sensie... można za dużo wypić wody. Kocie uszka, dziękuję bardzo. Się nie bawię w dzbanki, piję kranówę. Było chyba w kuchni jeszcze jedno pomieszczenie do sprawdzenia. W kuchni. Jedno pomieszczenie.
10. Znaczy, no to była tylko ta frizerka. I tu były zamknięte drzwi, z którymi nic nie mogę zrobić. Nie mam raczej do tego klucza, więc chyba nie. Chyba, że czegoś nie ogarniam. Tak naprawdę można umrzeć od wszystkiego, nawet od nic nie robienia. No, w sumie. Skapnęłam się, że są zamknięte. Nie, no luzik. Dobra, teraz cooking pot. To chyba nie ma znaczenia, nie wiem. Sprawdźmy. Aha. O! Dobra, w tym zadziałało. Nie to! To. No i teraz mieszaj patykiem. Dobra, mam nadzieję, że to zadziała. Aha, czy teraz muszę to jakby coś z tym spaczować. Nie potrzebuję już dłużej tego kijka. O, mogę tego użyć na wiaderku, które znalazłam. O, proszę. Wiaderko bez dziury. Okej. Okay. Sytuacja za granicą, że w radiu ogłosili konkurs, że ludzie będą pić jak najwięcej wody i nie schodzić do toalety. W nagrodę dostanie zwycięzca konsolę Wii. To było jakieś około 2007 roku. Jedna kobieta wygrała, czuła się strasznie, głowa ją bolała, brzuch i jak doszła do domu, to zmarła przez za dużą ilość wody. Boże, masakra, straszne. Jest nawet piosenka w internecie, której każda litera alfabetu to inny czynnik, rzecz, która może cię zabić. Jezu. Muszę iść wreszcie po tę wodę, tak. No i teraz wyrzuciła kijek, ale wcześniej też powiedziała, że kijek nie jest jej potrzebny i nagle jakoś tak trzymała go, nie? To jest ten shower room. Nie jestem pewna, po co jest mi woda, no ale... Zapiszmy to jeszcze.